zapomniane przez lata, nagle stały się obiektem zainteresowania na skalę europejską. W Pruszczu Gdańskim zidentyfikowano dwa witraże autorstwa Theo Landmanna. Gdańszczanin był jednym z najbardziej znanych witrażystów modernizmu w powojennej Europie. Ciekawa jest już sama historia znalezienia witraży. Pierwszy kontakt był ze strony archiwum. Ich pismo wręcz sugerowało, że one zostały zniszczone. Pisano, że gdyby się zachowały, to prosili o informację, ale są właściwie przekonani, że one nie istnieją. Jednak odkryliśmy, że są podpisane przez Landmanna. Odkrycie jest tym ciekawsze, że witraże Theo Landmanna w Pruszczu Gdańskim są jednymi z pierwszych w jego olbrzymim dorobku. Landmann był postacią wyjątkową. Prawie 400 prac, które wykonał w Niemczech, w Holandii, w Belgii, w zasadzie na terenie całej północno-zachodniej Europy. Trudno o drugiego witrażystę, który cieszył się taką popularnością w tamtejszej mniejszości, przecież katolickiej w zachodniej Europie. Jednymi z najciekawszych realizacji Theo Landmanna, oprócz oczywiście tych realizacji sakralnych, były freski, które powstały w zespole budynków administracyjnych w dzisiejszej Pile. Mało kto wie, że zachowały się do dzisiaj. Theo Landmann trafił do Pruszcza najprawdopodobniej z polecenia parafii z Brzeźna, gdzie wcześniej jako młody student realizował pracę przy oknach budowanej tam na początku lat 20. świątyni. Świątyni wyjątkowej, bo powstającej ze składek oraz nakładem pracy lokalnej wspólnoty, w większości Polaków, ludzi niezamożnych, dla których budowa tego kościoła była jednym z najważniejszych wydarzeń dwudziestolecia międzywojennego. Witraże w pruszczańskim kościele dopełniają niezwykłą historię świątyni przy ulicy Chopina. Pruszczański kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy to budowla wyjątkowa. Jest to jeden z niewielu przykładów tak zwanego gdańskiego modernizmu, który wykształcił się na tych terenach podczas funkcjonowania Wolnego Miasta Gdańska w okresie międzywojennym. Historia powstania kościoła Świętej Marii Nieustającej Pomocy ściśle związana jest z małżeństwem Alberta i Klary Chill. To oni właśnie na podbudowę kościoła przekazali parcelę. W akcie erekcyjnym możemy przeczytać, że było to związane z pewnymi warunkami. Mianowicie kościół miał być otoczony też pewnym założeniem parkowym, kwiatami. Oni wyraźnie mówią, że zachowują sobie prawo jako jedynie do korzystania i zbierania kwiatów z terenu założenia parkowego. Małżeństwo Klary i Alberta Chillów było bardzo zasłużonym małżeństwem dla rozwoju Pruszcza na początku XX wieku. Angażowali się oni nie tylko w sprawy związane z kościołem, ale także w wiele przedsięwzięć kulturalnych i dobroczynnych. Uważam, że powinniśmy o tym pamiętać. Odkrycie jednych z pierwszych witraży znanego w Europie Theo Landmanna to ważne wydarzenie w historii Pruszcza Gdańskiego. Ksiądz proboszcz już podejmuje starania, by jak najlepiej prezentowały się świątyni. Polecamy również zobaczyć schron typu ołówek w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Georg Kroll, kroniki mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.